Cześć wszystkim. Nadaję z Łódki, z której spędziłem pierwszą noc, gdzie poznałem Amerykanina. Cheers, bye. Zdezelowany i zmęczony chciałem zapowiedzieć to, czego będziecie mogli się spodziewać w kolejnych odcinkach. Później spotkałem się z Hiszpanką. Saludos desde España. Która też była umówiona z Polakami, których wkręcałem przez pół dnia, że jestem Hiszpanem. Hiszpańskiego kanału na YouTubie. Dopiero odważyłem się po 5-6 godzinach po wypiciu wina przyznać im się, że jestem z Polski. Gijesz? Zgijesz, ja. Trafiliśmy do piwnicy apartamentowca z basenem, w którym spędziliśmy noc na podłodze. Nasze miejsce spania. Później z tymi Polakami wynajęliśmy auto na 2 dni. Spinałem się nad wodospadami. Bez zabezpieczeń, gdzie miałem dużą widownię. Oprócz tego wkręciłem sporą część ludzi, która była też na wodospadach, że utonąłem. I to było trochę niepoważne. Co jeszcze? Jedna z najciekawszych rzeczy, które w życiu zrobiłem, to jest włamanie się do 10-wiecznego zamku, wspinając się po ścianach. Jeszcze raz. Tego zamku. Zobaczycie wkrótce. Byłem jedyną osobą, która była w zamku, bo był już zamknięty. Poznałem Koreańców, poznałem Włocha, super. Poznam jeszcze kilku Polaków. Dla mnie. Dla pozdrowienia gorące. Jeszcze 2 dni, więc wszystko może się wydarzyć. Dzięki.